Ja się nazywam Sylwia Korycka-Fortuna i jestem członkiem zespołu Krajowego Centrum Europass i Euroguidance, ale jestem również praktykującym doradcą zawodowym. Też bardzo dużo pracuję z młodymi ludźmi. Uwielbiam tę pracę, bo to jest takie egoistyczne z mojej strony podejście. Jest to bardzo łatwa praca na czystym potencjale, gdzie nie trzeba na przykład pracować z przekonaniami ograniczającymi, ponieważ one się jeszcze nie ukształtowały. Tutaj wszystko jest możliwe. Dlatego to jest bardzo przyjemna grupa do pracy, tak przynajmniej wygląda moje doświadczenie. Wpuszczam jeszcze kolejne osoby. Ok, wpuszczone. Spotykamy się tutaj w ramach aktywności, które Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi pod nazwą Euroguidance. I krótko tylko powiem, Euroguidance jest to absolutnie projekt, w którym powinni brać udział, powinni znać wszyscy doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, dlatego że tutaj w ramach tego projektu inspirujemy się, dzielimy się wiedzą, pokazujemy badania, dzisiaj będzie dużo na temat badań i pokazujemy narzędzia pracy, więc tych aktywności będzie sporo. Ja chcę powiedzieć, bo zaraz Państwu pokażę krótki film, tak naprawdę co jest w ramach Euroguidance, ale chcę powiedzieć o dwóch aktywnościach. Jedna aktywność, która rozpoczęła się 13 marca i kończy 13 kwietnia, więc jak są dwie trzynastki, to oznacza to tylko i wyłącznie szczęście. A mianowicie Euroguidance prowadzi w tej chwili konkurs pod nazwą Pasja w praktyce. Konkurs, gdzie my jako doradcy zawodowi możemy się wzajemnie inspirować i dzielić doświadczeniem. Tam są trzy kategorie, w których można zgłaszać swoje zgłoszenia. Pierwsza kategoria dotyczy wykorzystania technologii cyfrowych, druga scenariusza interaktywnego zajęć, a trzecia takiego success story z doświadczenia doradcy zawodowego. Są wspaniałe nagrody i bardzo serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby wziąć udział w tym konkursie. Ja jestem aktywna na tym rynku od 5 lat i wiem, że takich inicjatyw jest bardzo niedużo, więc tutaj jest okazja, żeby wziąć udział. My za chwilę na czacie prześlemy link do naszej strony i do mediów społecznościowych, gdzie dosyć szeroko informujemy o tym wydarzeniu, więc bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do tego, żeby wziąć w nim udział i zdobyć nagrody i zostać wyróżnionym na konferencji, którą planujemy na drugą połowę maja, czyli Forum Edukacji Zawodowej. Druga inicjatywa w ramach Euroguidance, o której już mogę powiedzieć, to późną wiosną planujemy kolejny cykl webinariów związanych właśnie z pracą na rzeczywistych przypadkach, rzeczywistych case'ach, więc w ankiecie ewaluacyjnej na koniec naszego dzisiejszego spotkania będą dwa takie pytania o Państwa doświadczenia, o Państwa trudne przypadki, bo z tym będziemy się starali zmierzyć właśnie w tym drugim cyklu planowanym na tam przełom maja i czerwca. Krótka informacja na temat Euroguidance w postaci wideo. Jeśli jesteś praktykiem poradnictwa zawodowego, doskonale wiesz, jak dziś ważny jest rozwój zawodowy. Abyś mógł wspierać innych, potrzebujesz przejrzystych informacji na temat dostępnych form edukacji zawodowej, trendów i zapotrzebowań na kompetencje na rynku pracy, a także skutecznych narzędzi i praktyk pracy z klientem. Jednym słowem, potrzebujesz aktualnej wiedzy i rozwoju kompetencji. I to na skalę międzynarodową. Czy istnieje jedno miejsce, które wspierałoby taką wizję rozwoju? Tak, Euroguidance. To europejska sieć zrzeszająca doradców, trenerów i coachów kariery w krajach europejskich. Dzięki Euroguidance możesz czerpać wiedzę na temat zapotrzebowania na kompetencje i zawody na europejskim rynku pracy. Skorzystasz z europejskich inicjatyw, programów i narzędzi w dziedzinie mobilności dla celów edukacyjnych i zawodowych w Europie. Poszerzysz swoje horyzonty poprzez wymianę doświadczeń z praktykami poradnictwa zawodowego w Europie. Odwiedź stronę euroguidance.eu. Zadbaj o swój rozwój zawodowy z Euroguidance. W filmie właśnie.
właściwie zostało powiedziane, przepraszam, powiedziane wszystko, więc ja tylko jeszcze raz serdecznie Państwa zaproszę do tego, żeby śledzić nasze inicjatywy, no i koniecznie wziąć udział w naszym konkursie. To krótka agenda tego cyklu spotkań. Zaczęliśmy tydzień temu, dzisiaj będziemy mówić dużo na temat mobilności edukacyjnej i sytuacji młodych ludzi na europejskim rynku pracy. Ludzi, którzy są coraz bardziej zainteresowani właśnie takim globalnym podejściem i do edukacji, i do zatrudnienia. Już dzisiaj zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień, gdzie będziemy mówić o tym, w jaki sposób się skutecznie przygotować do podjęcia pracy w Europie. No i zakończymy ostatniego dnia marca, gdzie będziemy mówić o reskillingu, upskillingu, czyli takich pojęciach, które dzisiaj bardzo mocno funkcjonują, o przebranżawianiu się, zdobywaniu nowych kompetencji, które mają nam zapewnić stabilne zatrudnienie właśnie na europejskim rynku pracy. Tak jak powiedziałam, dzisiaj nasz temat to jest mobilność edukacyjna i sytuacja ludzi młodych, więc jak mówimy o ludziach młodych i mobilności edukacyjnej, to nie sposób jest nie powiedzieć o projekcie Erasmus+. I tu ja będę miała przyjemność kilka słów na temat tego projektu opowiedzieć, nie tylko na czym on polega, ale tak się składa, że mamy wspaniałe badanie, które przedstawia losy absolwentów mobilności edukacyjnych. Więc ja będę tutaj chciała pokazać kilka dosłownie slajdów z tego badania, które mam nadzieję pokażę, dlaczego warto brać udział w takich mobilnościach edukacyjnych i z jakim efektem to się potem przekłada na różnego rodzaju doświadczenia zawodowe. Eures dla młodych, dlatego że potem oddaję głos osobom i naszym ekspertom od Euresu, którzy kilka słów powiedzą na tym, jaką ofertę ma Eures dla ludzi młodych. Pochylimy się również nad tym, żeby opowiedzieć o kompetencjach kandydata i kilka ciekawostek na temat europejskiego rynku pracy i mam nadzieję, że uda nam się zakończyć ciekawymi pytaniami i również odpowiedziami, więc to krótka agenda na dziś. I ja bym chciała rozpocząć od takiego podsumowania, dlatego że też powiedziałam, że ja sporo pracuję z ludźmi młodymi na różnym etapie edukacji i bardzo często, a nawet coraz częściej, czyli co roku spotykam się z tym, spotykam się z tym, że ludzie młodzi coraz bardziej są zainteresowani edukacją, podjęciem pracy, przeprowadzką wręcz za granicę naszego kraju i to słychać bardzo. I trudno się też temu dziwić, bo jako benefity takiego kształcenia za granicą bardzo często słyszę, że tam jest dostęp do kierunków studiów, które nie są jeszcze dostępne w kraju. I to, co obserwuję, to chodzi tutaj głównie o takie kierunki studiów, które są interdyscyplinarne, które na przykład łączą kierunki artystyczne ze z naukami technicznymi. To rzeczywiście tutaj trzeba przyznać, że takich kierunków jest więcej, na przykład w Holandii. Holandia jest takim krajem, gdzie te interdyscyplinarne kierunki funkcjonują. Czasami jako argument młodzi ludzie podają wysoką jakość kształcenia. Oczywiście nie na wszystkich kierunkach, ale czasami to słyszę. Benefitem absolutnym jest to, że no możemy w ten sposób w praktyce podszlifować komunikację w języku obcym, która przy pracy na globalnym rynku pracy jest absolutną koniecznością dzisiaj. Bardzo ważny argument to budowanie międzynarodowego networku, czyli sieci kontaktów, które jak wiemy jest najskuteczniejszym narzędziem poszukiwania pracy. No i oczywiście poznanie innych kultur. Więc tych benefitów jest naprawdę bardzo dużo i młodzi ludzie są ich świadomi. W związku z tym nie sposób tutaj wspomnieć właśnie o najbardziej chyba rozpoznawalnej marce, czyli Erasmus+, który przy okazji jest najważniejszą inicjatywą Unii Europejskiej w zakresie mobilności edukacyjnych, istniejącą od 35 lat, która jest kojarzona z otwieraniem granic i wspieraniem studentów w realizacji części nauki poza krajem macierzystym, czyli na uczelniach partnerskich.
W poprzedniej perspektywie finansowej, czyli lata 2014-2020, na ten cel przeznaczono aż 216 milionów euro, co oznacza, że z takiej możliwości wyjazdu w ramach tego programu skorzystały setki tysięcy młodych osób z Polski, które dodatkowo, jak pokazują liczne badania, często uznają, że był to dla nich jeden z najlepszych okresów w trakcie studiów. Realizacja części studiów za granicą lub odbycie praktyk, bo tutaj też jest taka możliwość, czy stażu zawodowego w partnerskiej instytucji, są to doświadczenia, które po pierwsze wzbogacają CV kandydata, więc ułatwiają w pewnym sensie zdobycie pierwszej pracy i to też będę się starała udowodnić w badaniach, a z drugiej strony realizują to motto przewodnie tego programu, czyli zmieniają życie i otwierają umysły. I tak jak powiedziałam, dzisiaj będę się chciała z Państwem podzielić. Dzisiaj będę chciała się z Państwem podzielić wynikami badania, które jest dosyć świeże, bo opracowane zostało w ubiegłym roku i w badaniu tym badaliśmy losy absolwentów uczelni, którzy korzystali z mobilności edukacyjnej w latach 2013-2019 właśnie w ramach projektu Erasmus+. I zadaliśmy sobie tutaj takie pytania, jaka część tych absolwentów ma stałe zatrudnienie, które czynniki miały największy wpływ na poszukiwania przez badanych pierwszego stałego zatrudnienia i czy ta mobilność im pomogła w tym. Jaka część absolwentów, którzy uczestniczyli w tych mobilnościach edukacyjnych, zdecydowała się kontynuować studia albo edukację na jeszcze wyższym poziomie? No i generalnie w jaki sposób mobilność wpłynęła na ich dalszą karierę? I widzę, że muszę odrobinę przyspieszyć, bo się rozgadałam, więc przechodzę już, drodzy Państwo, do konkretów, bo mówiąc o mobilnościach edukacyjnych, chcieliśmy tutaj rozpocząć od przyjrzenia się momentowi wejścia na rynek pracy, który już w badaniu naszych respondentów różnił się w zależności od płci badanych. I tutaj widać, że kobiety częściej podejmowały stałe zatrudnienie po ukończeniu studiów, bo ponad połowa z nich rozpoczęła swoją aktywność zawodową po zakończeniu nauki na uczelni, to jest ponad 54%. W trakcie studiów pracę podjęło 30% kobiet, z czego 10% w trakcie ostatniego semestru. I wśród mężczyzn odsetek ten był o 10 punktów procentowych wyższy, czyli odpowiednio 40% i 12% w ostatnim semestrze. Wniosek, jaki można z tego wysnuć, mężczyźni wcześniej i śmielej podchodzą do zdobywania swoich pierwszych doświadczeń zawodowych, co zresztą potwierdza ten fakt, że nie wiem, czy Państwo znają tą statystykę, że mężczyźni odpowiadają na ogłoszenia o pracę w momencie, kiedy spełniają około 60% oczekiwań, a kobiety około 90% oczekiwań. Więc tak jakby tutaj wszystkie te twierdzenia i tezy się potwierdzają również w naszym badaniu. Podjęcie stałej pracy jeszcze w trakcie nauki najczęściej deklarowali absolwenci kierunków ekonomicznych i dotyczyło to niemal połowy naszych respondentów badanych, którzy ukończyli tego typu studia. Rzadziej wspominali o tym absolwenci kierunków matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, a także społecznych, technicznych, humanistycznych, najrzadziej medycznych oraz filologicznych. O ile jednak wśród absolwentów studiów medycznych odnotowano najwyższy ze wszystkich wśród analizowanych grup odsetek osób, które deklarowały podjęcie stałej pracy tuż po studiach, bo tam było aż 80%, o tyle mniej więcej co piąty filolog nie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę nawet po ukończeniu studiów. I taka sytuacja najprawdopodobniej wynika ze specyfiki poszczególnych kierunków oraz branż, w których rekrutowani są absolwenci. I z tych danych wynika również, że znaczna część naszych respondentów, którzy ukończyli na przykład kierunki medyczne, zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę, a na przykład tłumacze czy nauczyciele języków obcych
najczęściej wykonują zobowiązania zawodowe, korzystając z innych form zatrudnienia, czyli na przykład zleceń albo umowy o dzieło, co mogło też mieć wpływ na taką, a nie inną statystykę. Opisując zagadnienia związane z rozpoczęciem przez absolwentów swojej pierwszej stałej pracy, no to warto również określić, jaka ich część jest nadal zatrudniona w tym pierwszym miejscu, w którym rozpoczęła swoją karierę zawodową, oraz na jak długo respondenci wiązali się z pracodawcą, który oferował im właśnie tą pierwszą umowę. W momencie przeprowadzenia naszego badania zatrudnienie w swojej pierwszej instytucji deklarowała co trzecia badana osoba, i to jest 34%. Niemal 60% z tej grupy pracowało w niej już 2 lata bądź dłużej, a 19% 5 lat lub dłużej. Inaczej kształtuje się czas zatrudnienia w pierwszej instytucji wśród osób, które w momencie przeprowadzenia naszego badania pracowały już w innym miejscu. W tej grupie obejmuje około 2/3 wszystkich respondentów badania, którzy kiedykolwiek wykonywali pracę zawodową, 37% osób pracowało w miejscu pierwszego zatrudnienia 2 lata lub dłużej, a niemal 2/3 respondentów rok lub krócej. No i te wyniki badania jednoznacznie wskazują, że młodzi pracownicy, którzy nie zmieniają swojego pierwszego miejsca zatrudnienia przez co najmniej 2 lata, są skłonni pozostać tam dłużej. Pierwsze 2 lata są więc decydujące, co ma swoje plusy i ma swoje minusy w zależności od tego, czy ta pierwsza praca jest dopasowana do kandydata oraz w zależności od tego, do jakiej organizacji i jej specyfiki trafimy. I tutaj głównie mam na myśli to, czy trafimy do organizacji, która będzie rozwijała nasze kompetencje, czy też do takiej, która nie będzie tego robić. To jest bardzo, bardzo istotna kwestia, szczególnie w przypadku młodych ludzi, żeby trafić na taką organizację, która będzie nas rozwijać. Przyjrzyjmy się również kwestii zarobkowania. Zarobki w pierwszej stałej pracy różniły się znacznie w zależności od typu ukończonych studiów. Czyli relatywnie najwięcej wskazań z tego najwyższego przedziału, to jest 5000 plus, odnotowano wśród osób, które kształciły się na kierunkach matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, to jest 25%, również technicznych 21% i medycznych 15%. No i właśnie na przeciwnym biegunie znaleźli się absolwenci studiów społecznych, prawniczych oraz humanistycznych, bo tutaj odsetek osób zarabiających, uwaga, poniżej 1500 zł netto wynosił w tych grupach 23-21%. Ten fakt potwierdza obserwacje z życia, bo po pierwsze trudniej jest się dzisiaj dostać na studia techniczne, trudniej nawet do liceum jest się dostać na profile, które rozszerzają przedmioty ścisłe. Po drugie, to pewnie Państwo wiedzą z doświadczenia, że młodzi ludzie bardzo mocno wskazują pieniądze jako wartość dla nich, a jak pokopiemy trochę głębiej, to wiemy, że za tą wartością stoi ich poczucie bezpieczeństwa. Więc jest to czynnik, który jest brany pod uwagę przez nich przy wyborze profilu edukacji. Ta informacja o zarobkach jest również istotna z punktu widzenia oceny sytuacji ludzi młodych, którzy wkraczają na rynek pracy. Więc trzeba mieć też na uwadze to, że ci młodzi ludzie bardzo często korzystają z tak zwanego zewnętrznego wsparcia finansowego lub materialnego. I jeśli podejmują pracę w trakcie studiów, to bardzo często właśnie są zasilani z tak zwanych źródeł zewnętrznych, czyli na przykład przez rodziców, co nie mogło być uwzględnione w tym badaniu. Natomiast już tutaj na tym etapie widać te dysproporcje w zarabianiu pieniędzy w zależności od wybranego kierunku edukacji. No i niestety, to już nie pokazywałam na szczegółowych slajdach, widać również dysproporcje między kobietami i mężczyznami niestety.
Sposoby poszukiwania pierwszej pracy. Jak wskazują wyniki naszego badania, zdecydowana większość absolwentów, bo 55%, zdobyła swoją pierwszą pracę w sposób tradycyjny, czyli odpowiadając na ogłoszenia i oferty pracy. Prawie 1/4 badanych, tutaj mamy 23%, zadeklarowała, że w znalezieniu stałej pracy pomogła im rekomendacja znajomych, rodziny bądź przyjaciół. No i niemal tyle samo wskazywała bezpośredni kontakt z pracodawcą bez wcześniej publikowanego ogłoszenia rekrutacyjnego. Akurat badania pokazują, że te dwa ostatnie sposoby to są najskuteczniejsze sposoby poszukiwania pracy. Dobrze, że one tutaj wśród młodych ludzi są znane i uwzględniane. Tutaj duże znaczenie podczas poszukiwania pierwszej stałej pracy przypisywano też praktykom i stażom w trakcie studiów. A tutaj mamy wynik 16% oraz kontaktowi z inicjatywy pracodawcy 10%. Inne czynniki były wskazywane już w takiej formie śladowej przez mniej niż co 10. respondenta, natomiast tutaj warto zwrócić uwagę na to, że jedynie co setny absolwent zadeklarował, że w ogóle nie szukał stałej pracy, ponieważ na przykład zdecydował się założyć własną firmę. Czyli wielu młodych ludzi deklaruje, że chciałoby rozpocząć swoją karierę zawodową od tak zwanego samozatrudnienia, czyli założenia własnej firmy. Natomiast jest to stosunkowo rzadko spotykany sposób wejścia na rynek pracy, czyli to zazwyczaj się dzieje już przy zdobytym jakimś doświadczeniu na rynku pracy, czyli zaczynamy najpierw od pracy dla kogoś, żeby potem móc pracować na własny rachunek. Wpływ mobilności na zdobycie pracy. W badaniu zadano pytanie o ocenę, w jaki sposób udział w projekcie Erasmus+ właśnie wpłynął na poszukiwanie pierwszej pracy. I tutaj 7 na 10 respondentów, bo w sumie mamy tu 73%, wskazało, że uczestnictwo w programie pomogło im w zdobyciu pierwszej pracy, z czego 37% zadeklarowało, że absolutnie się zgadza z taką opinią. Po przeciwnym biegunie mamy prawie 1/4 badanych, czyli w sumie 27% osób stwierdziło, że nie do końca im ta mobilność pomogła, a 7% tylko uznało, że to doświadczenie mobilności zdecydowanie im nie pomogło w zdobyciu pierwszej pracy. Co nie zmienia faktu, że ta mobilność edukacyjna jest postrzegana jako znaczący benefit właśnie w poszukiwaniu tego pierwszego zatrudnienia. Potem na przody wychodzi już doświadczenie zawodowe, natomiast przy poszukiwaniu pierwszej pracy po prostu ma to ogromne znaczenie. Wpływ mobilności na zdobycie pracy zawodowej. Zaobserwowano również różnice między absolwentami poszczególnych kierunków studiów. Tutaj zdaniem zdecydowanej większości badanych, bo to jest około 3/4, którzy ukończyli kierunki techniczne, ekonomiczne, społeczne i prawne, mobilności edukacyjne pomogły im w uzyskaniu pierwszej pracy. Z takim stwierdzeniem zgodziła się nieco mniejsza grupa, około 2/3 absolwentów kierunków filologicznych, matematycznych, informatycznych, przyrodniczych oraz humanistycznych. Najrzadziej z taką opinią zgadzali się absolwenci studiów medycznych, jedynie 40% z nich wskazało, że to doświadczenie mobilności pomogło im w zdobyciu pierwszej pracy. To może być związane z tym, że studia medyczne są mocno oparte na praktykach w miejscu studiowania, więc trochę przywiązują do miejsca, w którym po prostu się uczymy. Jak wygląda obecna sytuacja absolwentów? Badając tą sytuację, zadaliśmy pytanie, gdzie pracują nasi respondenci. I tutaj widzimy, że wśród respondentów, którzy etap studiowania objętych mobilnością ukończyli niedługo przed przeprowadzeniem tego badania, to ich odsetek na przykład tych, którzy pracują w sektorze publicznym,
był zdecydowanie wyższy niż w pozostałych grupach, bo wynosił aż 27%. W każdej kolejnej grupie udział ten był mniejszy, spadając do poziomu 22% wśród absolwentów, którzy zakończyli studia 5 lat po zakończeniu, 5 lat lub dłużej. Więc można też zaobserwować, że z upływem czasu następuje odpływ pracowników z sektorów publicznych i z organizacji pozarządowych do sektora prywatnego, bo jest w nim zatrudnionych około 2/3 absolwentów, którzy też mieli doświadczenie właśnie z tą mobilnością. Można więc stwierdzić, że te organizacje z sektora publicznego umożliwiają zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego tuż po zakończeniu nauki, jednak część absolwentów nie traktuje tych podmiotów i całego sektora jako docelowych miejsc zatrudnienia, no bo atrakcyjniejszy staje się dla nich właśnie ten sektor prywatny, na co wpływa na pewno to, że przeciętne wynagrodzenie w sektorze prywatnym jest nieco wyższe, a może nawet w niektórych sektorach dużo wyższe, no i większa dostępność ofert pracy też absolutnie ma na to wpływ. Wykorzystanie wiedzy ze studiów. Tutaj uczestnicy badania zostali poproszeni o wskazanie, w jakim stopniu w swojej obecnej pracy wykorzystują wiedzę i umiejętności nabyte podczas studiów. I ogólnie, niezależnie od analizowanej grupy, mniej więcej 1/5 z nich oceniła, że korzysta z nich w małym lub w bardzo małym stopniu. Więc można założyć, że taka część wykonuje zadania zawodowe, które nie są związane albo wcale nie są związane z profilem edukacji i z kierunkiem ukończonych studiów. Z drugiej strony też widzimy, że wraz z upływem czasu i zdobywania doświadczenia też to znaczenie wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach maleje, więc wraz ze wzrostem stażu pracy i doświadczenia, wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów ustępują miejsca kompetencjom uzyskanym w trakcie kariery zawodowej. Więc w zdobyciu pierwszej pracy ma znaczenie kierunek wykształcenia, w kolejnej bardziej ma znaczenie już zdobyte doświadczenie. Ponieważ specyfika programu Erasmus Plus i absolwentów, którzy kończą ten program, jest związana właśnie z tym, by absolwenci mogli rozwijać kompetencje związane z funkcjonowaniem w środowisku międzynarodowym. Dlatego też zapytaliśmy, czy absolwenci mieli okazję korzystać z tego typu umiejętności także w życiu zawodowym. No i jak wskazują wyniki naszego badania, znaczna część respondentów pracowała w instytucji o charakterze międzynarodowym. Wśród osób, które ukończyły etap studiów, na których realizowano mobilność Erasmus+, rok lub 3 lata, takie deklaracje składało 45 i 47% respondentów. Natomiast wśród osób, którzy zakończyli 5 lat przed badaniem, aż 54%, więc to oznacza, że około połowa respondentów pracuje w organizacjach, które działają ponadnarodowo. Ponadto większość osób zadeklarowała również, że w codziennej pracy działa w środowisku międzynarodowym. Zasadne więc wydaje się tutaj takie stwierdzenie, że uczestnicy mobilności programu Erasmus+, również po zakończeniu studiów, mają okazję funkcjonować w tym zróżnicowanym międzynarodowym środowisku i otrzymają lub utrzymują co najmniej regularne kontakty z przedstawicielami innych nacji, co dla nas jest dowodem na to, że misja programu jest absolutnie realizowana. Sprawdzam czas, bo już mija moja część, więc będę przyspieszać. Bardzo istotną kwestią związaną z kształtowaniem kariery zawodowej jest również mobilność na rynku pracy. I tutaj możemy stwierdzić, że młode osoby są gotowe bardziej do podejmowania nowych wyzwań zawodowych, w tym także takich, które wymagają zmiany miejsca zamieszkania. Więc osoby, które ukończyły mobilność, tak na dobrą sprawę, również są bardziej chętne do tego,
żeby częściej zmieniać pracę i być mobilnym zawodowo, nie tylko w deklaracjach, ale również potem w prawdziwych wskaźnikach związanych właśnie ze zmianą pracy. Po prostu są bardziej skłonni do zmiany pracodawcy, bardziej elastyczni i otwarci na taką zmianę. Dalsze kształcenie. Porównując nasze trzy grupy absolwentów, czyli tych, którzy tuż są po zakończeniu mobilności, 3 lata i 5 lat po zakończeniu mobilności, można tutaj dostrzec taką wyraźną tendencję spadkową wśród osób, które chcą kontynuować naukę. I z tego badania wynika, że wraz z upływem czasu nasi respondenci zmieniają aktywność edukacyjną na działanie na rynku pracy. No, co jest bardzo też dobrym trendem. I tutaj dalsze analizy pokazują, że najczęściej kierunkami wybieranymi przez respondentów, w których oni decydują się kontynuować edukację, są właśnie kierunki matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, społeczne i prawne. W mniejszym stopniu humanistyczne, medyczne i filologiczne. W ramach programu Erasmus+, studenci mają możliwość wyjazdu w celu realizacji części studiów, ale również w celu praktyki lub stażu. Możliwy jest też taki wyjazd łączony, gdzie można połączyć i studia, i praktyki. No i jak widzimy, w całej grupie aż 64% osób wyjeżdżało wyłącznie w celach edukacyjnych. Z praktyk i staży korzystało 9% badanych, a 27% realizowało zarówno studia, jak i praktyki w ramach tego programu. I odpowiadając na pytanie, jaki był wpływ programu Erasmus+ na kontynuację edukacji, odpowiedzi były właśnie kodowane w skali takiej od 1 do 100 i najczęściej wybieraną odpowiedzią była ta wartość maksymalna, czyli 23% wskazań. To jest znaczna część respondentów, która tym samym wskazywała, że udział w programie Erasmus+ miał bardzo istotny wpływ na ich decyzję o kontynuowaniu nauki. Wartość najniższą w tej skali, wskazującą, że udział w programie mobilności edukacyjnej nie miał żadnego wpływu, wykazało niecałe 10% badanych, więc zdecydowanie mniejsza grupa. Więc krótko podsumowując nasze badanie, na podstawie tego badania można wywnioskować, że losy absolwentów uczelni, którzy uczestniczyli właśnie w mobilnościach w ramach projektu Erasmus+, można stwierdzić, że jest to grupa aktywna zarówno na polu edukacyjnym, jak i na polu zawodowym. Oni częściej kontynuują edukację i zazwyczaj jest to edukacja na poziomie wyższym niż poziom poprzedni. Wraz z upływem lat od ukończenia studiów, ich udział w różnych formach kształcenia formalnego i nieformalnego ustępuje z kolei miejsca zdobywaniu doświadczenia, czyli formułowaniu kariery zawodowej. Interesująco tutaj przedstawiają się również dane dotyczące sytuacji absolwentów na rynku pracy, bo zdecydowana większość miała już za sobą te pierwsze doświadczenia zawodowe. Ci absolwenci są również bardziej mobilni zawodowo, bardziej skłonni do zmiany pracodawcy i niezależnie od liczby lat, jaka upłynęła od etapu studiów, za najważniejsze powody zmiany zatrudnienia ci absolwenci wskazują właśnie wyższe zarobki, lepsze warunki pracy i bardziej interesujący zakres obowiązków. Zdecydowana większość absolwentów, ponad 2/3, wskazała, że doświadczenie zdobyte w ramach mobilności pomogło im w uzyskaniu pierwszego stałego zatrudnienia. Więc to jest dla nas taki niezbity dowód na to, że mobilność edukacyjna działa, szczególnie w kontekście tych ludzi młodych i w kontekście
kontekście problemu związanego z pierwszym wejściem na rynek pracy. Więc tak jakby ludzie młodzi to czują, są tym zainteresowani, a my mamy tu niezbite dowody na to, że to rzeczywiście działa. I to kończy moją część wprowadzeniową, którą przedłużyłam niestety o 2 minuty. Więc ja zatrzymuję udostępnianie i chciałabym teraz poprosić i oddać głos pani Ani z Katowic, która opowie nam w 2 słowach na temat oferty EURES dla ludzi młodych, a ja tutaj będę z państwem czatować i odpowiadać na pytania. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko Anna Stokłosa, jestem doradcą EURES w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Katowicach. Zajmuję się doradztwem EURES od kilku lat, głównie pracujemy z młodymi osobami, aczkolwiek pomagamy wszystkim, którzy się do nas zgłoszą. Jak wszyscy wiemy, Polska od 2004 roku jest prawnym członkiem Unii Europejskiej i dzięki temu młodzi ludzie mają zdecydowanie większe możliwości podejmowania pracy i rozwoju kariery zawodowej, gdyż bez żadnych ograniczeń mogą podejmować pracę na terenie całej Unii Europejskiej. Większa swoboda przemieszczania się celem zdobywania doświadczenia zawodowego powinna być jednak ściśle związana z zapewnieniem sobie bezwzględnego bezpieczeństwa w pełnym zakresie. I w tym właśnie pomaga sieć EURES, która jest oficjalną unijną siecią publicznych służb zatrudnienia wspierającą młodych ludzi właśnie w mobilności na terenie całej Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wsparcie europejskie, EURES-owe, to zarówno usługi unijnego pośrednictwa pracy, doradztwa w poszukiwaniu najlepszego miejsca pracy dla siebie oraz informowaniu na temat warunków życia i pracy w Unii Europejskiej. Oferujemy właśnie bezpłatne narzędzia dostępne online. Między innymi jest to portal EURES, w ramach którego młody człowiek może zasięgnąć informacji na temat rynków pracy w Unii Europejskiej, miejsc pracy, kontaktów. Portal EURES zawiera wszelkie niezbędne informacje dla kandydata poszukującego pracy w Unii Europejskiej. Właśnie takie informacje, które dotyczą kandydata planującego wyjazd w celach zarobkowych. W ramach współpracy EURES organizowane są także Europejskie Dni Pracy Online. Są to wydarzenia wcześniej planowane, w ramach których można za pośrednictwem czatu odbyć rozmowę kwalifikacyjną z wybranym pracodawcą, skorzystać z dostępnego wachlarzu ofert pracy w ramach wydarzenia organizowanego przez konkretną sieć EURES z danego kraju. Z kolei polska strona EURES zawiera informacje na temat warunków życia i pracy, ofert pracy przetłumaczonych na język polski, których jest naprawdę wiele i są one bardzo dokładnie opisane i zawierają sprecyzowane warunki zarówno pracy, jak i zatrudnienia. EURES jest aktywny w mediach społecznościowych, w których zamieszczamy nowinki na temat rynków pracy, zmian na nich zachodzących oraz informacji na temat podejmowanych akcji rekrutacyjnych i planowanych wydarzeń. Jesteśmy otwarci na współpracę i zachęcamy do kontaktu z doradcą EURES. Można nas znaleźć za pośrednictwem portalu albo porozmawiać z wybranym doradcą EURES z kraju i z zagranicy za pośrednictwem czatu. Tam też na portalu EURES są informacje, kiedy jest realizowany czat i z jakiego kraju są doradcy dostępni w ramach spotkania na czacie. Bezpieczeństwo zatrudnienia jest dla nas bardzo ważne. Zdajemy sobie sprawę, że młodzi ludzie są mobilni, chcą się rozwijać, zdobywać doświadczenie, uczyć się języka obcego, ale także poznawać świat. Jednak ich bezpieczeństwo jest dla nas priorytetowe, dlatego na przełomie roku od listopada do lutego realizowaliśmy taką dużą kampanię informacyjną dla młodych,
która miała na celu podniesienie świadomości na temat dostępu do ofert wysokiej jakości. Takie kampanie są cykliczne i mam nadzieję, że to nie była ostatnia kampania, ale co roku będzie jakaś inna realizowana właśnie dla osób planujących wyjazd do pracy za granicę. Pomimo tego, że młodzi ludzie mogą swobodnie podejmować pracę w każdym kraju Unii Europejskiej i nie potrzebują w tym celu żadnych dodatkowych zezwoleń na pracę ani pobyt, warto wiedzieć, że rynki pracy różnią się względem siebie, a pracodawcy mają różne oczekiwania względem kandydatów do pracy. I tak na przykład polscy pracodawcy w dużej mierze kładą nacisk na kwalifikacje potwierdzone dokumentami, a więc ważne jest tutaj wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, posiadane certyfikaty. Z kolei pracodawcy zagraniczni w swoich wymaganiach oczekują częściej kompetencji miękkich, które stanowią o potencjale młodej osoby, a więc umiejętność współpracy w grupie, motywacja do pracy, komunikatywność, cenią sobie umiejętność wykonywania zawodu, czyli ten efekt końcowy nauki zawodu. Tam, gdzie nie ma wymagań posiadania konkretnych uprawnień, umiejętność jest bardzo cenna właśnie dla pracodawców zagranicznych. Często w ofertach pojawiają się wymagania dotyczące umiejętności znajomości języka angielskiego, a w szczególnych przypadkach również języka obcego, innego języka obcego, na przykład niemieckiego. Inaczej także pracodawcy postrzegają CV, które jest traktowane jako wizytówka, w Polsce wręcz jako reklama. I konsekwencją tego często są zawyżone informacje zawierające bardzo atrakcyjne informacje na temat kandydata, a więc są one nie do końca prawdziwe, gdyż ta reklama czasem jest nieco bardziej kolorowa niż stan faktyczny. I wiemy, że w Polsce pracodawcy prowadzą rozmowy kwalifikacyjne i doprecyzowują później te kwalifikacje faktycznie posiadane, ale reklama to reklama. Natomiast pracodawcy zagraniczni, bez względu na to, jaka jest forma CV, jeszcze poprzedni slajd, bez względu na to, jaka jest forma CV, czy to będzie wersja chronologiczna, która wiemy, że dla młodego człowieka nie jest nazbyt atrakcyjna, gdyż pokazuje no, bądź co bądź niewielkie doświadczenie zawodowe, czy to będzie forma funkcjonalna, czy w końcu europejskie CV, Europass. Pracodawcy zagraniczni traktują CV jako dobrowolne oświadczenie woli. CV powinno być podpisane i w związku z tym pracodawcy zagraniczni traktują to CV jako stan faktyczny. Wszystko, co jest zawarte w tym CV, jest dokumentem prawdziwym, jest informacją prawdziwą, wiarygodną. Bardzo trafną odpowiedzią na potrzeby zagranicznych pracodawców jest certyfikat UFPAS. Jest to dokument, który może być dopełnieniem CV przesyłanego pracodawcy. Certyfikat UFPAS jest częścią strategii Komisji Europejskiej i tak właściwie potwierdza miękkie kompetencje, które są bardzo atrakcyjne właśnie dla zagranicznych pracodawców. Już sam fakt przecież posiadania certyfikatu UFPAS świadczy o aktywności młodej osoby, która jeszcze nie posiada zbyt wielkiego doświadczenia zawodowego, ale była aktywna w czasie wolnym od nauki i w trakcie tego pozaformalnego procesu nauki zdobyła wiele cennych kompetencji przydatnych dla pracodawcy zagranicznego. Certyfikat UFPAS informuje na temat 8 kluczowych kompetencji wykorzystywanych zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, które przecież uwiarygadniają młodego pracownika jako kandydata do pracy. Pracodawca dzięki certyfikatowi będzie miał szansę poznać, czy jest to osoba, która będzie potrafiła uczyć się i rozwijać,
nie będzie bazować tylko na tych kompetencjach, które już zdobyła w trakcie edukacji i na tym poprzestanie, bo wiemy, że rynek pracy się zmienia i w związku z tym, w związku z postępem technologicznym zmieniają się też potrzeby do każdego stanowiska pracy. Pracodawca też będzie w stanie się zorientować, czy taki kandydat będzie inicjatorem wielu działań, czy będzie potrafił współpracować w grupie, czy posiada wrażliwość na drugiego człowieka, czy ostatecznie ma do czynienia z umysłem analitycznym. Poza tym, angażując się w trakcie nauki, a w zasadzie w trakcie wolnego czasu od nauki, w działania projektowe, wolontariat, młody człowiek tworzy obraz siebie, własnych kompetencji, na które zwracają uwagę pracodawcy z Unii Europejskiej. Przepraszam. Dzięki temu młodzi ludzie zwiększają swoje szanse na rynku pracy, jeśli chodzi o rynek Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ja dziękuję za tą część. Oddam głos teraz pani kolejnej. Dzień dobry. Ja nazywam się Agnieszka Kruszewska i jestem doradcą EURES w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Chówców Pracy w Białymstoku i dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić kilka takich ciekawostek z europejskiego rynku pracy. No i przepraszam, coś mi tutaj... Dobrze. Trochę będzie danych statystycznych po to, żeby Państwu pokazać skalę tego bezrobocia wśród młodych osób. Tak jak widzimy, stopa bezrobocia wśród młodych ludzi w krajach europejskich wynosi 15,1%. W całej Unii Europejskiej było to prawie 2,9 miliona młodych bezrobotnych. Sporo, prawda? Ta liczba nie napawa optymizmem. Oczywiście sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych krajach europejskich. Według danych Eurostatu Hiszpania jest na czele listy krajów europejskich z najwyższym bezrobociem wśród młodych osób do 25 roku życia. Bezrobocie w tym kraju wynosiło ponad 32% w 2022 roku, czyli w ubiegłym roku. Kolejne kraje europejskie z wysoką stopą bezrobocia wśród młodych osób to Grecja i było tam 31,3%, Włochy 23%, Szwecja 20,3%, Łotwa 19,5%, Luksemburg 19% i Słowacja, gdzie było 18,7%. Najniższe bezrobocie wśród młodzieży występuje w Niemczech. Było to zaledwie 5,8%, w Holandii 7,8%, w Norwegii 8,6%, w Czechach 8,7% oraz w Danii. Było tam 10,4%. Polska znajduje się w środku tej listy i choć u nas bezrobocie młodych w ostatnich latach też zauważalnie wzrosło z 9,6% w 2021 roku do 11,4% w roku 2022. Bezrobocie wśród osób do 25 roku życia w całej Unii Europejskiej zwiększyło się w ciągu 2022 roku z 14,8% do 15,1%, ale 1/4 z tego, z tej całej liczby przypada na Hiszpanię. W ogóle tam w Hiszpanii ogólna stopa bezrobocia jest wysoka, bo wynosi 12,4%. Także jest to największa liczba w Unii Europejskiej, gdzie średnia bezrobocia to 6,5%, tak jak sprawdzałam dane obecnie. Więc tutaj można zauważyć znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami, jeżeli chodzi o poziom zatrudnienia. I sytuacja ta dotyczy zarówno młodych osób, które są aktywne zawodowo i zakończyły już edukację, oraz tych, które w dalszym ciągu uczą się i jednocześnie są aktywni na rynku pracy. I tutaj taki wykres, chciałam, żeby Państwo na to spojrzeli, który przedstawia stopę zatrudnienia młodych osób w przedziale wiekowym 15-29 lat i mamy tutaj dwie grupy. Grupa pierwsza są to osoby, które pozostają w systemie nauki i te osoby oznaczone są kolorem niebieskim na tym wykresie,
a druga grupa to osoby, które zakończyły już edukację. I tą grupę oznacza kolor pomarańczowy. Zobaczcie, jak to wygląda różnie w podziale na kraje europejskie. Ale ewidentnie widzimy, że poziom zatrudnienia młodych osób, które zakończyły już edukację, jest znacznie wyższy niż tych, które jednocześnie uczą się i pracują jeszcze. I właśnie w oparciu o te dwa kryteria kraje Unii Europejskiej można podzielić, jak widzicie tutaj, na 6 grup. Do grupy pierwszej należą państwa, do których między innymi też Polska należy. I te państwa charakteryzują się wysokim poziomem zatrudnienia osób, które zakończyły już edukację, natomiast bardzo niskim wskaźnikiem zatrudnienia wśród tych osób, które jeszcze uczą się i jednocześnie pracują. Oprócz Polski w tej samej grupie, jak widzimy, znajduje się też Rumunia, Bułgaria, Słowacja, Czechy czy Węgry, czyli tutaj Europa Wschodnia, kraje Europy Wschodniej. Nie będę może tutaj omawiała wszystkich grup, powiem jeszcze, że do tej grupy szóstej należą państwa, w których istnieje wysoki odsetek osób uczących się i pracujących, a na średnim poziomie utrzymuje się zatrudnienie osób, które zakończyły już edukację. I do tej grupy należą takie kraje jak Szwecja, Finlandia, Norwegia, Dania, Islandia i Szwajcaria. Zarobki. Chociaż do najczęściej wybieranych celów emigracji Polaków należą Niemcy i Holandia, tak? Tutaj i młodzi, i starsi ludzie z Polski najczęściej wyjeżdżają do pracy, to zgodnie z prowadzonymi statystykami nie są to kraje, w których można zarobić największe sumy w Europie wcale. Najwyższe zarobki da się bowiem uzyskać na terenie Szwajcarii. Na kolejnych miejscach jest Islandia i Norwegia. Ale to jednak Niemcy i Holandia są kraje, gdzie właśnie Polacy wyjeżdżają najchętniej i najczęściej. W Holandii jest taka ciekawostka, że zarobki są zróżnicowane i płaca jest ustalana ze względu na wiek. Ta tabelka tutaj przedstawia właśnie stawki miesięczne, tygodniowe, dzienne, ustalane według wieku. Są to stawki aktualne, obowiązujące od stycznia 2000. I tak jak widzimy tutaj, osoba 18-letnia zarobi około 967 euro, a osoba, która ma 21 lat bądź starsza, za tą samą pracę zarobi już 1934 i tam 40 eurocentów, czyli różnica jest znacząca. Stawki godzinowe w Holandii też są różne dla różnego wieku. I tutaj widzimy, że na przykład osoba 18-letnia przy 40 godzinach pracy ma stawkę 5,58 euro, a osoba, która ma 21 lat, już tą stawkę ma dużo wyższą, bo wynosi ona 11,16%, tak? Czyli jest też znacząca różnica. To taka ciekawostka właśnie w Holandii. Terminy wypłat wynagrodzeń. Ogólnie jest to kwestia umowna, do dogadania się z pracodawcą i jest najczęściej określana formalnie w umowie o pracę. Możemy ustalić z pracodawcą, że wynagrodzenie będzie wypłacane po przepracowanym miesiącu, na przykład do dnia 5 czy 10 kolejnego miesiąca. Są też układy zbiorowe lub porozumienia zakładowe, które są częstą praktyką w Niemczech. I mogą przewidywać one inne terminy wypłat wynagrodzenia. Jest to określone przez właśnie ten układ zbiorowy. W Holandii na przykład można zaobserwować różne terminy wypłaty wynagrodzenia, co miesiąc lub co tydzień. Forma wypłaty zależy, tak jak wcześniej powiedziałam, od preferencji pracodawcy i od umówienia się z pracodawcą. Jednak w Holandii bardzo popularne są tak zwane tygodniówki, które są notabene bardzo korzystnym rozwiązaniem dla pracowników z wielu powodów. Przede wszystkim dzięki nim pracownik ma stały dopływ gotówki, który może wydatkować zgodnie ze swoimi codziennymi potrzebami. Nie musi w tym przypadku czekać cały miesiąc, tak, aż otrzyma wypłatę i będzie mógł ją przeznaczyć na wybrany przez siebie cel. Czyli to wynagrodzenie tygodniowe, które otrzymywane jest w Holandii, sprawia, że w dużo prostszy sposób możliwe jest planowanie swoich
wszystkich wydatków. A szczególnie jest to ważne właśnie przy osobach młodych, które dopiero uczą się tego życia, gospodarowania pieniążkami. Wypłaty tygodniowe są charakterystyczne również na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, oprócz Holandii. W Niemczech wynagrodzenie najczęściej jest wypłacane miesięcznie, ale nie zawsze. Termin wypłaty jest uzgadniany z pracodawcą lub regulowany właśnie tym układem zbiorowym. I te układy zbiorowe w Niemczech naprawdę są bardzo powszechne i bardzo popularne. W Niemczech też jeszcze istnieje specjalna regulacja prawna dotycząca uczniów zawodu. Oni muszą otrzymać wynagrodzenie jeszcze w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym pracowali, czyli do końca, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego musi płynąć wypłata za pracę. W Norwegii, mimo że prawo przewiduje, że wynagrodzenie należy wypłacać dwa razy w miesiącu, to zazwyczaj pracodawcy wypłacają, tak jak w większości krajów europejskich, wynagrodzenie raz w miesiącu. Tutaj oddam głos jeszcze koleżance Ani. Tak, jest mi bardzo miło, że jeszcze mogę z Wami chwilkę porozmawiać. Wybierając się do pracy w innym kraju Unii Europejskiej, warto również poznać różnice na rynkach pracy. I tak na przykład poszukując pracy w Holandii, warto wiedzieć, że większość obywateli Unii Europejskiej, migrantów, zatrudniana jest przez agencję pracy tymczasowej. Jest bardzo trudno zatrudnić się bezpośrednio u pracodawcy. Dodatkowym minusem jest brak publicznego systemu certyfikacji agencji. Agencje te oczywiście podlegają dobrowolnej weryfikacji, ale tylko w momencie, jeśli widzą taką potrzebę, chcą być bardziej wiarygodne, współpracować na rynkach międzynarodowych, natomiast nie mają takiego obowiązku. I co z tego wynika? No właśnie, jest takie duże ryzyko, że warunki przedstawione przez Polską Agencję Pracy dla kandydata w Polsce, nawet jeśli podpisze tak zwaną umowę przyrzeczenie, mogą się różnić z ostatecznymi warunkami wskazanymi przez agencję w kraju docelowym, w momencie, jeśli będzie świadczył pracę u pracodawcy użytkownika. Ale jest też z tego tytułu wiele plusów, zwłaszcza dla osób młodych, ponieważ ogromnym plusem umów zawieranych z agencjami jest duża elastyczność zatrudnienia. I tak naprawdę młody człowiek nie musi wiązać się na długi czas z danym pracodawcą. Może zmieniać pracodawcę w obrębie jednej agencji zatrudnienia, czyli może być przerzucany od pracodawcy do pracodawcy, nie zmieniając przy tym tej umowy zawartej z agencją. I poza tym agencja również dba o formalności, czyli taki młody człowiek jest kompleksowo zaopiekowany przez daną agencję. Musi jednak zwrócić uwagę na to, jaką agencję wybiera, z jaką agencją podejmuje współpracę. No i oczywiście, czy w ramach tej specyfiki zatrudnienia zapewnione jest minimum godzinowe, czyli ta gwarancja godzin, którą na pewno będzie wykonywał w ramach zatrudnienia. Z kolei w Niemczech, obowiązuje 6-dniowy system pracy. Jednak jest on bardziej elastyczny godzinowo, więc sam fakt pracy w sobotę nie wiąże się z pełnym czasem pracy 8-godzinnym. Jest to raczej kwestia umowna z pracodawcą, może być to kilka godzin, tak jak i w tygodniu nie jest to ściśle określony system pracy, ale jest duża możliwość dogadania się, porozumienia się z pracodawcą zagranicznym. Poza tym pracodawcy niemieccy, pomimo że znają język angielski, oczekują od kandydatów znajomości języka niemieckiego. I to się bardzo często zdarza w przypadku ofert pracy, że wymogiem dodatkowym jest znajomość języka niemieckiego. Natomiast są od tego odstępstwa. Nawet jeśli pracodawca niemiecki oczekuje kandydata, który zna język niemiecki, ale oczekuje również konkretnych umiejętności wobec kandydata, od kandydata, to i tak jest gotów pomóc temu kandydatowi
w uzupełnieniu tej wiedzy z zakresu języka niemieckiego. I bardzo często pracodawcy niemieccy deklarują gotowość sfinansowania kursu językowego, języka niemieckiego albo pomocy już na miejscu w trakcie świadczenia pracy, więc nie jest to taki wymóg obligatoryjny. Bardzo często te umiejętności zawodowe są kluczem dla pracodawcy niemieckiego. Z kolei w Austrii ciekawostkę stanowi system świadczeń zdrowotnych, który narzuca od kandydata, a już wręcz od pracownika, weryfikacji lekarza, który ma zawartą umowę z Austriackim Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych. I tylko wówczas takie usługi leczenia są bezpłatne. Natomiast jeśli pracownik skorzystał z usług lekarza nie posiadającego zawartej umowy z Austriackim Funduszem Ubezpieczeń Zdrowotnych, może on się starać o zwrot poniesionych kosztów na leczenie, ale ten zwrot będzie wynosił maksymalnie 80% kosztów poniesionych. Ponadto płatna jest sama realizacja recepty. I sam fakt wykupienia leków będzie się wiązał również z kosztem zapłaty za receptę i jest to koszt około 6,5 euro. Dodatkową ciekawostką jest leczenie szpitalne. Za każdy z pierwszych 28 dni pobytu w szpitalu naliczana jest opłata i ona w zależności od posiadanego ubezpieczenia i od kraju związkowego waha się w granicach od 10 do 15 euro za każdy dzień. To tyle, jeśli chodzi o ciekawostki. Oddam znowu głos koleżance. Tak, ja znowu Państwu podam kilka danych, ale właśnie po to, żeby tą skalę tego bezrobocia i aktywności zawodowej młodych ludzi w Europie przybliżyć Państwu. Dane Eurostatu podają, że 73 miliony obywateli europejskich to młodzi ludzie w wieku właśnie 15-29 lat i stanowi to ponad 16% całej populacji Unii Europejskiej, czyli dosyć sporo, tak jak widzicie tutaj. Sytuacja oraz miejsce młodych ludzi na europejskim rynku pracy zależy od wielu czynników, takich jak poziom edukacji w danym państwie, różnice kulturowe, które występują też pomiędzy poszczególnymi krajami. Jedne osoby koncentrują się tylko na nauce i z decyzją o podjęciu pracy czekają, aż zakończą tą edukację. Inni natomiast zaczynają swoją przygodę z rynkiem pracy już podczas szkoły bądź też studiów. Oczywiście odbywa się to w formie pracy w niepełnym wymiarze godzinowym, pracy jakiejś takiej weekendowej lub pracy takiej dorywczej, typowo dorywczej. Myślę tutaj o pracy wakacyjnej. I można wyróżnić dwie grupy właśnie młodych osób, które kontynuują edukację i jednocześnie pracują. I różnice są te są przede wszystkim zauważalne w rodzaju podejmowanej pracy. Bo jedna grupa osób podejmuje pracę związaną ze swoim kierunkiem kształcenia i pozwalającą na zdobycie doświadczenia i pogłębienie tego doświadczenia zawodowego, natomiast druga grupa podejmuje takie prace czysto dorywcze, zupełnie niezwiązane z kierunkiem ich kształcenia i z przyszłym profilem zawodowym. Duże różnice też w aktywności zawodowej, przepraszam, tylko jeszcze. Slajd, dobrze. Duże różnice w aktywności młodych ludzi na rynku pracy, które możemy zaobserwować pomiędzy właśnie poszczególnymi państwami Unii Europejskiej, spowodowane są również tym, na jakim poziomie w danym kraju są programy praktyk zawodowych i staży. Czy w ogóle kraj ma takie programy? Czy istnieje rozwinięty rynek pracy dla studentów? Bo też wiemy, że w niektórych krajach studenci łatwiej mogą znaleźć pracę, w niektórych jest to trudniej. I różnicami w systemie edukacji i przede wszystkim podejściem społeczeństwa do systemu edukacji. Bo tutaj warto zauważyć, że w państwach Unii Europejskiej, gdzie problem bezrobocia wśród młodych jest stosunkowo mniejszy i mam tu na myśli takie kraje jak właśnie Niemcy czy Holandia, tamtejszy system edukacji jest tak mocno oparty na połączeniu kształcenia z praktykami zawodowymi. I zasadniczo wygląda to tak, że na przykład niemiecki nastolatek dość wcześnie jemu się narzuca ten wybór zawodu. Potem to kształcenie jest mocno związane z praktykami zawodowymi, czy to będzie u pracodawczych, czy w innych instytucjach szkoleniowych.
Nie jest to może jakiś system bardzo idealny, ale wydaje się, że właśnie w dzisiejszej Europie powinno się iść właśnie w tym kierunku. W Polsce szkoły zawodowe w pewnym momencie zaczęły być niejako traktowane jako, nie chcę tutaj użyć słowa gorsze, ale to takie może mniej popularne, rzadziej wybierane, ale od pewnego czasu właśnie zauważa się powrót do tego kształcenia zawodowego i dużo młodych osób decyduje się na wybór szkół branżowych, tak? Tak to teraz się u nas nazywa. Studia wyższe też powinny rozwijać umiejętności praktyczne w większym stopniu niż jest to obecnie. Powinny angażować studentów tak w różne przedsięwzięcia, w różne projekty realizowane przez uczelnie, po to, żeby młody człowiek, jak już skończy te studia, to nie tylko posiadał dyplom ukończenia uczelni wyższej, ale żeby miał przede wszystkim taką możliwość wykazania się doświadczeniem przed potencjalnym pracodawcą, czymś praktycznym właśnie. I w ostatnich latach w Europie wzrosła liczba młodych bezrobotnych w stosunku do osób z tych starszych grup, tak? Co w dużej mierze nastąpiło też przez kryzys wywołany z powodu pandemii COVID-19. I wydaje się, że COVID nie tylko uderzył w młodzież, ale też tak jakby obnażył długotrwałe tendencje na europejskim rynku pracy. Stało się tak, gdyż młodzież pracuje często w branżach najbardziej dotkniętych lockdownem, czyli w hotelarstwie, turystyce, w gastronomii, w jakiejś rozrywce. Co więcej, zawsze stanowisko tego młodego pracownika idzie pierwsze do redukcji, tak? Kiedy trzeba na przykład ciąć zatrudnienie bądź szukać oszczędności. To nie zwalnia się pracownika z doświadczeniem już, który ma ileś lat pracy, tylko zazwyczaj ta młoda osoba idzie pierwsza. Również ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej wprowadzone w obliczu pandemii znacznie silniej dotknęły właśnie osoby młode. Często zatrudnione na umowach takich niestabilnych, tak zwanych śmieciówkach. I to nie tylko w Polsce, ale też w większości krajów Unii Europejskiej. Ożywienie popandemiczne, które miało miejsce w krajach Unii Europejskiej, które mogliśmy obserwować, też w mniejszym stopniu poprawiło sytuację na rynku pracy osób młodych niż tych pozostałych grup społecznych, osób starszych. I obecny poziom bezrobocia może być dla nas wczesną wskazówką, że wpływ pandemii będzie tutaj głęboki i długotrwały. Kolejnym powodem, zupełnie innym problemu w poruszaniu się młodych osób na rynku pracy jest brak doświadczenia ich w tym obszarze. Z tego powodu też młodzież często godzi się na prace tymczasowe, prace poniżej ich kwalifikacji, bez szans na rozwój zawodowy, co też skutkuje częstszymi okresami pozostawania bez zatrudnienia przez te osoby młode. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich dodatkowo należy zauważyć, że nawet gdy osoba młoda posiada tą pracę już, to w części przypadków jest ona niezgodna z profilem wykształcenia, jest niskopłatna i nie daje temu młodemu człowiekowi satysfakcji zawodowej. I w Polsce aktywność zawodowa młodych ludzi też pozostaje cały czas na niskim poziomie, co w znacznej mierze spowodowane jest tym, że oni cały czas się uczą, czyli kontynuują edukację. Współczynnik aktywności zawodowej młodych Polaków w wieku od 15 do 29 roku życia, zobaczcie, zmniejszył się w ciągu roku z 54,4% do 51,6%. Tutaj są to dane z 19 i 20 roku. O ograniczeniach już mówiłam, to przejdziemy do wsparcia. Współczesny rynek pracy zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej jest dość trudny dla osób dopiero zaczynających funkcjonowanie na tym rynku pracy. Dlatego bezrobocie wśród ludzi młodych od wielu lat jest takim jednym z poważnych problemów społecznych Europy. I w świetle tych słów wydaje się, że ważne są programy, które mające pomóc młodym w starcie oraz odnalezieniu się w ogóle na tym rynku pracy. I dlatego wiele państw oraz organizacji też Unii Europejskiej wprowadza programy wspierające młodych ludzi na rynku pracy i są to wszelkie szkolenia dotyczące rynku pracy, pomoc w poszukiwaniu pracy i programy stażowe.
Zaproponowane sposoby przezwyciężania trudności, jakie doświadczają młodzi ludzie stawiający pierwsze kroki na rynku pracy, mają na celu przede wszystkim ułatwienie integracji młodych na tym rynku pracy, zdobywanie przez nich umiejętności, nawet tej umiejętności poruszania się na tym rynku pracy oraz wspieranie mobilności pracowników jako takiej podstawy udanej kariery zawodowej. I tutaj jako kolejny slajd chciałam Państwu powiedzieć troszeczkę o stażach zawodowych w ramach programu Erasmus+, ale to są staże zawodowe dotyczące kształcenia zawodowego, nie te, o których mówiła Pani Sylwia w swojej prezentacji dla studentów, tylko dla właśnie osób uczących się w szkołach branżowych. Staże zawodowe są jedną z form wsparcia oferowaną młodym osobom i w ramach takiego programu młodzież wyjeżdża na 2- lub 3-tygodniowy staż zagraniczny i tam przez ten określony czas odbywa praktykę u pracodawców zagranicznych. Kadra EURES bierze udział w przygotowaniach młodzieży do takiego wyjazdu, organizuje spotkania, podczas których przedstawia informacje o kraju, do którego wyjeżdżają, bo wyjeżdżają do różnych krajów europejskich. Zapoznaje ich z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy, przedstawia też zawody nadwyżkowe, deficytowe, informuje też o podstawowych przepisach prawa pracy, które obowiązują w danym kraju, jak też o wymaganych formalnościach, takich jak, że na przykład w niektórych krajach po 3 miesiącach trzeba zarejestrować swój pobyt, czy też wyrobieniu karty ECUS, to jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jeszcze przed wyjazdem po to, żeby właśnie mieć ubezpieczenie w razie jakby młody człowiek tam zachorował. Często też młodzi ludzie dostają propozycje pracy właśnie później od tych zagranicznych pracodawców, u których odbywają praktyki i to jest tak, że w praktyce oni wracają z tego stażu, najczęściej jeżdżą to potencjalni absolwenci, czyli osoby, które są w ostatnich klasach już tych szkół swoich i po zakończeniu edukacji wracają do Polski, kończą szkołę, tak, otrzymują certyfikat ukończenia szkoły, świadectwo i decydują się na wyjazd do pracy za granicę po to, żeby po pierwsze zdobyć doświadczenie na tym europejskim rynku pracy, ale też czynniki ekonomiczne, w tym też właśnie zarobki mają wpływ na podjęcie decyzji właśnie przez taką osobę młodą. Ale jest to bardzo fajny program, ten Erasmus plus te staże, bardzo praktyczne i dużo młodych ludzi z tego programu korzysta. O kolejnych programach wspierających właśnie młodych ludzi opowie koleżanka Ania, której przekazuję głos. Witam Państwa. Ja nazywam się Ania Wolistowska-Buza i jestem doradcą EURES. Pracuję w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie. Chciałam właśnie do tego dodać jeszcze wsparcie, które również jest oferowane przez EURES TMS. Jest to taki program mobilności zawodowej. Wprawdzie EURES jest nastawiony bardziej na poszukiwanie pracy, jakby zatrudnianie, niż na staże i praktyki zawodowe, ale ten program obejmuje również staże i praktyki zawodowe i wspiera zarówno obywateli Unii Europejskiej w znalezieniu tych praktyk, przygotowania zawodowego, jak i stażu. Wspiera również pracodawców europejskich, zwłaszcza jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw rekrutujących osoby w całej Unii Europejskiej. Tak naprawdę, proszę o kolejny slajd. Tak naprawdę chodzi o to, że w ramach tego programu oferujemy doradztwo, informacje, rekrutację oraz finansowanie niektórych działań. Jakie są kryteria kwalifikacji osób poszukujących pracy? Prościutko. Po prostu należy być obywatelem jednego z krajów Unii Europejskiej i mieć chęć przeprowadzki, czyli taką gotowość przeprowadzki do innego kraju na okres co najmniej 6 miesięcy. W przypadku praktyk zawodowych może to być 3 miesiące, ale taka jest główne kryteria kwalifikacji, jeśli chodzi o osoby poszukujące pracy. Mhm. Następnie
Następne kryteria kwalifikacji pracodawcy, no, powinna to być firma, która prowadzi swoją działalność w jednym z krajów Unii Europejskiej i ma zamiar zatrudnić czy też przyjąć na staż obywatela z innego kraju Unii Europejskiej. W tym programie ważna jest właśnie ta wymiana krajów. Jeśli chodzi o pracodawcę, najlepiej, jeśli jest to małe i średnie przedsiębiorstwo, najlepiej, jeśli organizacja znaczy, musi być zarejestrowana, musi spełniać, musi jakby wykazać się rzetelnością i wiarygodnością, musi przestrzegać prawa pracy w danym kraju obowiązującego. Musi być gotowa do podpisania umowy o pracę i do zatrudnienia danej osoby na okres co najmniej 6 miesięcy. W przypadku staży i praktyk zawodowych, to myślę, że podobnie jak w innych programach, które takie staże finansują, musi być jakiś cel tego nauczania, program stażu i to powinno być realizowane. Tutaj mam kilka też informacji na temat tego, jakie działania nie mogą być objęte projektem, więc z tego wyłączone są takie staże, praktyki, praca w instytucjach Unii Europejskiej, ponieważ to jakby jest inny rodzaj zatrudnienia, z innych też funduszy to jest finansowane. Także nie instytucje, nie organy Unii Europejskiej, nie mogą być to krótszy okres zatrudnienia niż 6 miesięcy, no poza tą ofertą praktyk, która może być 3-miesięczna. Nie mogą być to też kursy zawodowe lub inne formy wsparcia szkoleniowego stanowiące część obowiązkowych wymogów związanych z certyfikacją zawodową, tak jak przy zawodach medycznych czy prawnych, oraz nie ma możliwości takiego korzystania z tego programu przy zatrudnieniu delegowanym. Tutaj właśnie podkreślam to, że pracodawca musi być jakby z innego kraju niż pracownik, który u niego ma zamiar pracować. Też nie dotyczy to jakby pracy w takich rejonach transgranicznych. Chodzi o tą przeprowadzkę też, tak? Ten element przeprowadzki. No, jeśli chodzi o wsparcie finansowe, które tacy kandydaci mogą uzyskać, to jeśli chodzi o osoby poszukujące pracy, to jest też istotne, że do programu musimy zgłosić się w momencie poszukiwania pracy, a nie w momencie, kiedy już mamy podpisaną umowę o pracę, więc szukając pracodawcy, czy szukając oferty pracy, albo kiedy już nawet mamy kogoś chętnego do zatrudnienia nas, to zanim sfinalizujemy to zatrudnienie, a chcielibyśmy skorzystać z takiego wsparcia finansowego z EURES TMS, należałoby się do tego najpierw zgłosić, a dopiero później podpisać umowę o pracę, więc tutaj możemy mieć sfinansowane na przykład podróż w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej za granicą, czy też mamy taki dodatek z tytułu przeprowadzki. Są to kwoty ryczałtowe, które są zależne od kraju, do którego się przeprowadzamy. Można też sobie zdobyć pieniążki na sfinansowanie kursu językowego, jeśli taki jest nam potrzebny, przed wyjazdem jeszcze, czyli w kraju, w którym aktualnie mieszkamy. Można dostać też jakby dofinansowanie za nostryfikację dyplomu, uznanie kwalifikacji, co też jest płatne. Jeżeli chodzi o stażystów i osoby, które wyjeżdżałyby na zasadzie praktyk zawodowych, no to jest tam taka możliwość, znaczy mogą otrzymać diety dzienne. Też jakby w przypadku stażystów chodzi o to, że to ma mieć charakter zatrudnienia, więc co najmniej ci ludzie muszą zarabiać
co najmniej średnią krajową w danym państwie, na danym stanowisku pracy, więc ten dodatek, ta dieta ma to właśnie uzupełnić. Jeżeli pracodawca płaci nam mniej, to dzięki tej diecie z tego programu możemy mieć uzupełnione do tej wysokości, która jest średnią na danym stanowisku w danym kraju. Mhm. Z tego wsparcia mogą skorzystać również pracodawcy. Też taki pracodawca musiałby zgłosić się do programu, zanim jeszcze zatrudni danego pracownika. Z tym, że pracodawcy mogą otrzymać około 2000 euro na pracownika, tylko na konkretne działania, więc też trzeba jakby przedstawić taki program integracyjny na stażystę czy na praktykanta. Tam również wchodzi w grę na przykład sfinansowanie kursu językowego, szkolenia językowego już na miejscu, wtedy kiedy podejmujemy pracę, więc taki program integracyjny myślę, że jest dość fajny i może być ciekawą taką propozycją dla pracodawców, którzy chcą właśnie zatrudnić takie osoby. Mhm. Tutaj mam jeszcze informację na temat korzyści ogólnie z pracy za granicą. Jeszcze chciałabym powiedzieć, że na portalu EURES TMS, czyli tego programu, mamy też oferty pracy. I tam dzisiaj zajrzałam, są też oferty pracy dla stażystów, oferty pracy takie treningowe, nazwijmy, czyli takie przyuczenie zawodowe. I to są o tyle ciekawe oferty, że faktycznie młodzi ludzie, zwłaszcza tacy będący w trakcie studiów w Polsce czy tuż po studiach, szukają tego typu pracy. Tam nie jest wymagane doświadczenie zawodowe wcześniejsze, a są to na przykład oferty, dzisiaj tam zajrzałam, były dla jakby osoby koordynującej projekt, dla takiego menadżera projektu, do obsługi administracyjnej, do biura, gdzie jest to praca przy różnych właśnie takich międzynarodowych projektach, gdzie chodzi o jakby dopilnowanie dokumentacji, gdzie przede wszystkim jest wymagana dobra znajomość języka angielskiego, ale też taka chęć tak naprawdę do pracy, do nauki. I tu jest około półroczne są takie oferty. W Belgii chyba właśnie dzisiaj widziałam i we Francji, chociaż są tam też takie do gastronomii, do pracy w gastronomii właśnie, czy do takiego przyuczenia w gastronomii. Co jest istotne, nie ma tam wymogu doświadczenia jakiegoś wcześniejszego zawodowego. Jeśli chodzi o korzyści z pracy za granicą, wydaje mi się, że jest dużo w tej chwili możliwości i mamy łatwość podejmowania pracy za granicą. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza kiedy wchodzimy na rynek pracy, nie do końca jeszcze czasami wiemy, czym chcemy się zajmować, więc daje nam to, rozszerza nam horyzonty, daje nowe jakieś punkty widzenia, wychodzimy troszeczkę ze swojego schematu, z naszego lokalnego rynku pracy. Możemy też podpatrzeć, jak to działa, jak się pracuje w innych krajach. Chodzi o style pracy, style zarządzania. To na pewno jest umiejętność, której nie zdobędziemy, jeśli nie wyjedziemy. Cóż jeszcze? Na pewno poprawimy nasze umiejętności komunikacyjne w innym języku, nauczymy się czy podszkolimy ten język, nabędziemy na pewno takiej odwagi w rozmawianiu, w kontaktach zawodowych, też właśnie w skali międzynarodowej. Już na pewno wzbogaci to nasze CV, nasze dokumenty i naszą pozycję w ogóle na rynku pracy. Co jest jeszcze istotne, w tej chwili pracodawcy faktycznie zwracają uwagę na takie doświadczenie, ponieważ to daje inny punkt widzenia, jeśli mamy jeśli nie baliśmy się, jeśli mieliśmy odwagę, jeśli byliśmy też w innym kraju, w innym miejscu. To jest na pewno ciekawe doświadczenie i myślę, że bardzo, bardzo warto z tego skorzystać i namawiać tych młodych ludzi do takiej, do tego, do spróbowania. Myślę, że to bardzo też podnosi
jakby nasze własne poczucie wartości i też uświadamia nam często, jak wiele umiemy, jak wiele potrafimy, jakie mamy kompetencje, czego zwykle młodzi ludzie nie zauważają. Nie wiem jak Państwo, ale młodzi ludzie, z którymi ja mam do czynienia, którzy do nas przychodzą i szukają pracy, naprawdę nie rzadko kiedy wiedzą, co chcą robić. Więc takie staże, to, czy praca, chociaż nie wiem, sezonowa, jest czymś, co pozwala im troszeczkę, nie wiem, zorientować się, czego nie chcą robić nawet, prawda? Także to na pewno ukierunkowuje. To tyle chyba z naszej strony. Także ja dziękuję Państwu i oczywiście jesteśmy tutaj, żeby odpowiadać na Państwa pytania, więc zapraszamy też do kontaktu z nami. Na portalu EURES mamy, są nasze namiary na nas, więc jeśli by Państwo mieli jakieś szczegółowe pytania czy jakiekolwiek, to zapraszamy. Dziękuję. Bardzo dziękuję Paniom za wspaniałe przedstawienie sytuacji ludzi młodych. Zresztą Pani Aniu pięknie Pani podsumowała z tym poczuciem własnej wartości. To też jest moje doświadczenie. Ja mam już przygotowany link na czacie do ankiety ewaluacyjnej. Bardzo Państwa prosimy o opinię zwrotną na temat dzisiejszego spotkania i w tej sekundzie do Państwa tą ankietę wysyłam. Czy są jakieś pytania? Na razie nie ma, więc w oczekiwaniu ja sobie pozwolę na swoje prywatne podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Więc powiem tak, że bardzo martwi mnie, że Polska jest w tej pierwszej grupie krajów, które nie umożliwiają młodym ludziom podejmowania doświadczenia zawodowego w trakcie studiów, jednocześnie wymagając od ludzi po ukończeniu studiów doświadczenia zawodowego. To jest taki dramat młodych ludzi. Z kolei cieszy mnie to, że na Zachodzie liczą się coraz bardziej kompetencje miękkie, bo one rzeczywiście decydują o potencjale i o rozwoju. Ja też rozwojowo pracuję. Więc to od dawna wiem, ale trudno się z tym przebić, więc mam nadzieję, tak jak kierunki interdyscyplinarne studiów najpierw pojawiają się na Zachodzie, potem przychodzą do Polski, że z tym będzie dokładnie tak samo. No i trzecia moja refleksja, nie chorować w Austrii. Albo uważnie chorować. Więc drodzy Państwo, widzę, że pytań nie ma. Bardzo Państwu dziękujemy za to półtorej godziny. Już zapraszamy na kolejne piątkowe spotkanie i co? I życzymy przyjemnego wieczoru i udanego weekendu i mam nadzieję, że się widzimy za tydzień.